to piękne czerwcowe popołudnie i bardzo się cieszę, że postanowiliście spędzić je dzisiaj z nami. To jest godzina takiej dobrej edukacji, dobrej po pierwsze dlatego, że o ważnej rzeczy, bo o takich procesach, które w tej chwili obserwujemy na co dzień w każdej z naszych miejscowości, a równocześnie mamy takie poczucie, że to jest jakaś rzecz, która dotyczyła nas, wydawało nam się, że nas nie dotyczy. Więc no, wszystkie złudzenia w tej sprawie upadły, bo od właściwie 2015 roku te ruchy migracyjne się bardzo nas blisko działy i jak Państwo wiecie, mieliśmy też różny stosunek, mówię tutaj mieliśmy i mam na myśli zarówno polskie społeczeństwo, jak i nie wiem, nas samych, ale też władze państwowe i od takiego, właściwie taki dobry proces przeszliśmy. On zostawił za sobą trochę ofiar i złych doświadczeń, bo od takiego pierwszej niechęci jeszcze z lat 2015-2016 poprzez to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej w ubiegłym roku i dzieje się nadal, no do tego, co się wydarzyło po 24 lutego, po inwazji Putina na Ukrainę, no, tu można obserwować takie spektrum bardzo różnych postaw wobec osób, które przybywają do Polski i możemy już o tym mówić nie w taki sposób, że gdzieś tam z Afryki, gdzieś tam w Azji są te migracje. Widzimy to, co wszyscy antropolodzy i co wszyscy, nie wiem, ekonomiści i wszyscy politolodzy mówią, a także biolodzy, że człowiek to jest takie stworzenie, które bardzo jest mobilne i dużo i właśnie cała historia Homo sapiens to jest historia przemieszczania się. Począwszy od, nie wiem, Afryki, tak, Lucy i południowej Afryki, poprzez wszystko, co się działo potem, aż do dziś. I myślę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jedną z tych instytucji, które jako takie edukacyjne, które pierwsze zaczęły oswajać ten temat właśnie poprzez nasze działania, poprzez scenariusze, poprzez pomysły na to, jak o tym rozmawiać, w taki sposób, żeby się nie polaryzować, nie konfliktować, tylko żeby móc ze sobą rozmawiać o czymś, co się dzieje i co no, bywa trudne, bo ludzie po prostu opuszczają swoje miejsca zamieszkania i przybywają do innego kraju, także do Polski i przybywają tak jak no, teraz Ukraińcy i Ukrainki, po prostu pozbawieni, pozbawieni miejsca do bezpiecznego życia, ale też czasami z taką niejasnością, czy jest nadzieja na to, że im się uda wrócić. Dobrze, to ja teraz jeszcze, widzicie Państwo, jest z nami Dorota Stępniak, bo ja tu tylko robię takie miłe zagajenie i też chcę, widzę, że już część z Państwa tu zaczęła pisać, bo jestem ciekawa, skąd jesteś? O, tu już bardzo dużo widzę, Bolesławiec, widzę, że jest Słucha, Beskidzka. Jak możecie, to napiszcie jeszcze, skąd jesteście, bo zwykle jest właśnie północ, południe, wschód, zachód. My z Dorotą jesteśmy z centrum. Dorota jest nauczycielką, z którą od lat współpracuje centrum i ja osobiście, także bardzo mi miło, że tutaj dzisiaj się spotykamy i coś wam mamy do zaproponowania. O, widzę Tomaszów, Lubelski, Białystok. No po prostu cała Polska i pewnie we wszystkich tych miejscowościach są ludzie, są migranci. Są migranci albo wojenni, tak jak teraz, ale byli też przedtem migranci ekonomiczni. W Polsce było no, ponad milion grubo Ukraińców przed wojną.
A też gdybyśmy jakby własną historię spróbowali odtworzyć, tu nie będę Wam już zadawała pytania, żeby nie przedłużać, ale jakbyście się zastanowili, skąd przyszli Wasi rodzice, dziadowie, pradziadowie, to naprawdę takich osób, które mogą powiedzieć, że ich korzenie były w jakimś miejscu zawsze, jest bardzo w Polsce niewiele. W Słupsku też. W Słupsku zwłaszcza, no bo to jest jeden z tych kawałków Polski, do którego przyjeżdżali ludzie ze wschodu. Dorota uczy WOS-u historii i etyki. W Ożarowie, w szkole podstawowej numer 1, numer 2 i od lat robi różne świetne rzeczy. Pracuje metodą projektów, bo jak wiecie, to jest ulubiona metoda Centrum Edukacji Obywatelskiej i po prostu podejmuje się wszystkich trudnych tematów i robi to w taki sposób, że warto z doświadczeń Doroty korzystać. Na tym już Ci, Doroto, oddaję głos. Chcę tylko powiedzieć, że tak, no jakby zdjęcie jest nasze, to tytułowe jest oczywiste. To jest coś, co w tej chwili najbardziej w nas tkwi i z czym się najbardziej mierzymy. Nie tylko w naszych domach i w naszych miejscowościach, ale także w naszych szkołach. Nie wiemy, tak jak nie wiedzą te dzieci tutaj i młodzi ludzie na zdjęciu, nie wiemy, co będzie dalej. I dzisiaj byłam świadkiem rozmowy w parlamencie takiego zespołu do spraw nauczycieli i edukacji, gdzie właśnie włodarze miast się zastanawiali, a właściwie włodarki, bo to były wiceprezydentki, co będzie we wrześniu. Bo jak wiecie, około 200 tysięcy uczniów jest w polskim systemie edukacji, a 500 000 było w edukacji zdalnej. Trochę nie wiemy i nawet Ministerstwo Ukraińskie Edukacji i Nauki też nie wie, ile z nich naprawdę było, ile czasem wchodziło na te lekcje, no ale bardzo też było wiele osób takich, które bardzo starannie się przykładały do tego, żeby ten rok szkolny skończyć w zdalnej edukacji. Naprawdę no, wielki szacunek, bo to wymagało dużego samozaparcia i takiego poczucia, że, no, że uczenie się edukacja to jest coś ważnego nawet w czasie wojny. Doroto, jeszcze jedno, mam tutaj dwie informacje dla wszystkich, zanim Dorota. Mianowicie, jak wszyscy wiecie, wydajemy podręczniki od lat. Jesteśmy właściwie, nie jesteśmy żadnym wydawnictwem, tylko jesteśmy po prostu fundacją, która no od lat jako taki flagowy projekt ma KOS, czyli Wiedza o Społeczeństwie w Szkole Podstawowej. Bolejemy nad tym, że jest tak mało godzin, że to jest w 8 klasie, no ale to jest na inne spotkanie temat. I mamy też podręczniki do szkół ponadpodstawowych, WOS, część pierwsza, część druga. No i też trochę bolejemy, że w tej chwili ten nowy przedmiot, historia i teraźniejszość, który generalnie mógłby być bardzo fajnym pomysłem, że właściwie powoduje, że edukacja obywatelska w takiej czystej postaci, taka powszechna dla wszystkich, no trochę nie wiemy, jak będzie wyglądała. Robimy jakieś wysiłki, to Państwo o tym wszyscy się też dowiecie, próbujemy zbierać fajne materiały, piszemy pomysły na lekcje i różne ćwiczenia z tego hitu, ale o tym następnym razem. I jeszcze poprosiły mnie moje koleżanki z działu edukacji globalnej, bo to jest część jakby takiej naszej globalnej edukacji, czyli patrzenia na to, że świat, nawet jeżeli mieszkamy w małej miejscowości albo mieszkamy na dużym osiedlu w dużym mieście, to nie jest tak, że świat nie wpływa na to, jak żyjemy i co robimy, i jakie decyzje podejmują władze i my. Zresztą no, wydaje mi się, że w czasie tej wojny w Ukrainie to takie złudzenie, że można sobie tam żyć w tym swoim domku, chodzić do tej szkoły i dostawać dobre stopnie albo nie dostawać, że to wystarczy. No widać, że świat po prostu, że my to, świat to my, tak? I że od nas różne rzeczy w nas uderzają, nawet jakbyśmy nie chcieli. I to jest ten nasz webinarium, jest w ramach takiego projektu, który mówi o
właśnie jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To są historie i fakty o migracjach na XXI wiek. No i tu taka fajna tylko jeszcze formułka, że wszystko co my tu mówimy, to są wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ani Unii Europejskiej. To jest taka klasyczna formułka fajna, która nam daje trochę więcej swobody i Doroto tobie też, więc teraz twoja kolej. Okej, dziękuję bardzo Alicjo. Serdecznie witam Państwa, jestem godna podziwu, ja dzisiaj po 8 lekcjach, pewnie Państwo również, mamy końcówkę roku, więc rzeczywiście trochę na takim speedzie musimy pracować, mnóstwo rzeczy, które jeszcze trzeba dopiąć przed końcem roku, więc tym bardziej jestem ogromnie wdzięczna, że znaleźliście Państwo czas i taką przestrzeń, żeby się tutaj z nami spotkać, a ja chciałabym zaproponować spojrzenie na zagadnienie migracji od trochę innej strony, więc być może zostaną Państwo przeze mnie zaskoczeni i bardzo bym chciała, bo to nie będzie taka lekcja wprost, być może do takich scenariuszy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, będzie nieco inaczej. I chciałabym zacząć od czegoś, co bardzo poruszyło mnie, i powiem szczerze, że zmieniło mój sposób uczenia, a uczę już od 27 lat, a mniej więcej od 2 lat zaczęłam uczyć inaczej, więc czas na zmianę jest zawsze, a mianowicie być może już niektórzy z Państwa poznali porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga. I tak sobie pomyślałam, że dobrze by było porozumienie bez przemocy połączyć z edukacją globalną i połączyć z tym, co jest bliskie mojemu sercu, czyli z zagadnieniem migracji. I tak króciutko o Marshallu Rosenbergu, bo tak jak myślę, być może jest Państwu osoba znana, amerykański psycholog, trener, negocjator, mediator, prowadził mediacje w miejscach objętych konfliktami zbrojnymi, pracował w ponad 60 krajach, współpracował z nauczycielami, współpracował ze szkołami, z opieką medyczną, w biznesie, wypracował taki sposób komunikacji, bo porozumienie bez przemocy jest rodzajem komunikacji, który mówi o tym, że ja mam szanować swoje potrzeby i uczucia, ale też mam szanować potrzeby i uczucia innych. I że nie ma tutaj, że moje jest ważniejsze albo twoje jest ważniejsze, bo moje i twoje jest tak samo ważne, moje i twoje jest tak samo równe. I sam Rosenberg, co ciekawe, doświadczył takich sytuacji przemocowych i to też uruchomiło w nim taką autorefleksję, zastanawiał się, doświadczając tej przemocy ze strony rówieśników, dlaczego jedna cecha, na którą nie mam wpływu, może spowodować to, że mnie ktoś nienawidzi. I wspominał o kolorze skóry, wspominał o nazwisku, jako te cechy takie bardzo znaczące, które powodowały, że otoczenie było do innych ze względu właśnie na te cechy nastawionych bardzo negatywnie, że te działania były bardzo niebezpieczne. No i teraz oczywiście takie przewrotne pytanie. Czy w porozumieniu bez przemocy pozwalamy ludziom robić to, co chcą? No bo skoro tak mamy szanować ich potrzeby, oni mają szanować nasze, no to może taki high life. Zobaczymy jak to będzie. Zapraszam do kolejnego przechodzenia ze mną tych etapów. Jeżeli Państwu pojawią się jakieś tam pytania, wątpliwości, to proszę je zapytywać, zapisywać. Ja postaram się do nich odnieść już na końcu też ze swojego doświadczenia, jak mi wychodzi z tym porozumieniem bez przemocy. Nie wychodzę, proszę Państwa, ja tu nie jestem w roli ekspertki, absolutnie, w ogóle. Ale to nic z tego. Ja jestem w roli poszukującego nauczyciela, więc można poszukiwać, mając taki długi staż pracy. Czas na zmianę jest zawsze. Życie jest procesem, jestem po prostu w procesie. Słowa, myślę, że każdy z nas tego doświadczał, że słowa potrafią wywoływać uczucia, tak? W zależności kto jakim słowem do mnie się skieruje, ja mogę coś poczuć. Ja też mogę poczuć ładunek emocjonalny w kontekście, w jakim to słowo się pojawia, tak? Jeśli słyszę słowo migrant, migrantka, to rezonuje we mnie jakieś uczucia. Kiedy słyszę procesy migracyjne, kiedy słyszę słowo konflikt zbrojny, to rezonuje we mnie też jakieś uczucia. I teraz pomyślmy, że jakby sposób odczuwania też się zmienia, koncentrując się tutaj na migrantach i migrantkach, kiedy ja kogoś znam osobiście. Zobaczcie, że te uczucia mogą być inne, a jeszcze inne mogą być, kiedy ja sama doświadczyłem migracji, tak?
jeśli, albo ktoś z moich bliskich, kto z mojej rodziny. I tu na slajdzie mamy zapisany ostatni myślnik, na lekcji będzie szukać odpowiedzi na pytania i mamy taki myślnik, czy powinno się wspierać migrantki i migrantów. No właśnie, czy się powinno, czy ja muszę wspierać? A co mi robi słowo muszę? Bo jak ja słyszę muszę, to ja mam taki opór wewnętrzny. I Rosenberg mówi, zamień słowo muszę, zamień słowo powinnam na chcę. Poszukaj, dlaczego możesz chcieć. I to dużo zmienia. Ja wiem, że teraz to trochę brzmi, jakby tutaj czarowała rzeczywistość, ale to działa. Potrzebujemy czasu, ale to działa. Czyli zamień słowo muszę, chcę, muszę, powinnam na słowo chcę i na słowo potrzebuję. Tutaj troszkę o mnie, to pozwolę sobie ten slajd opuścić. I przechodzimy do kolejnego tematu, jakby lekcja koncentruje się wokół tematu, jak rozmawiać, by nas słyszano i rozumiano. I dlatego postanowiłam też w kontekście tego, co ty, Alicjo, powiedziałaś, jak bardzo spotykamy się w obecnej sytuacji z osobami, które są właśnie w tym doświadczeniu migracyjnym, albo nasi bliscy. I tak pomyślałam, że możemy wymyślać świetne programy, kapitalne scenariusze, ale zmiana się zaczyna tu, gdzieś tam w środku. I kapitalnie wpisuje mi się właśnie w ten kontekst porozumienie bez przemocy. Jak popatrzymy sobie to, co teraz pokazuje się nam na prezentacji, widzimy dużo ludzkich twarzy. Ile ludzi, tyle punktów widzenia. Okay? Każdy inny wspaniale, każdy różnorodny jeszcze lepiej. Spotykamy się z migrantami, migrantkami w różnych miejscach. Dobrze, szkoła, praca, sklep, ośrodek zdrowia, tak? Różne miejsca, z którymi doświadczamy tego kontaktu. I teraz, czy mamy szansę na kontakt? Bo to jest ważne. O tym mówi porozumienie bez przemocy. Mówi o kontakcie z osobami. Czy ja mam szansę na kontakt? Bez względu na różnice światopoglądowe, możemy się różnić światopoglądowo, ale to nie spowoduje, że my mamy zrezygnować z kontaktu ze sobą. Możemy się różnić kulturowo, ale to też nie jest powodem do tego, żebyśmy z tego kontaktu rezygnowali albo go w ogóle nie podejmowali. Wreszcie różnice wyznaniowe. To też nie jest powód. Czyli porozumienie bez przemocy mówi, że bez względu na te różnice każdy z nas jest zdolny do kontaktu. Ma taką wewnętrzną zdolność w sobie. Mniej może lub bardziej uświadomioną, ale na pewno ma. Oczywiście często jest tak, że mamy określone, że mamy zdanie na takie, wiecie, zdanie z góry określone na dany temat. No i teraz musimy się zastanowić, czy jak ja mam takie przekonanie, takie zdanie na z góry określone, no to czy to mi ułatwia kontakt, wejście w kontakt, czy mi nie ułatwia. I najważniejsze, czy w ogóle muszę. Wiecie, kolejny raz powtarzam, czy ja muszę. No nic nie musimy, nic nie musimy. To czy chcę i czy potrzebuję. I tutaj nie na darmo ten slajd jest opatrzony takim pytaniem racja czy relacja. Słuchajcie, miałam tak, że przez większość swojego życia chciałam dowodzić swoich racji. A co się naszarpałam? A co się namęczyłam? No bo widzę, jak ludzie robią coś nie tak, no to aż chcę im to pokazać. A Rosenberg mówi, że często jak chcesz mieć rację, to stracisz z człowiekiem relację. A kiedy z nim porozmawiasz empatycznie, a zaraz o tym powiem, zyskasz tę relację. I od pewnego czasu, także, że tak powiem, w cudzysłowie nawrócenie dla mnie nie było za późno, stwierdziłam, że wybieram relację, a rezygnuję z racji. To nie znaczy, że mnie jest z tym źle i niedobrze. To nie znaczy, że ja się poświęcam. Nic z tych rzeczy. Po prostu dokonuję wyboru w oparciu o to, co mi bardziej służy. A mi bardziej służy po prostu relacja z każdym człowiekiem, bez względu na to, jak bardzo różni się ode mnie. Czy to jest łatwe? Nie. Czy ja to potrafię? Nie. Ale próbuję. I teraz taka droga. Tutaj specjalnie to zdjęcie się pojawiło, bo ja tak na początku, wiecie, na początku tamta droga potem gdzieś idzie, jakiś zakręcik, jakaś elegancka przestrzeń, ale podjęcie jakiegoś działania
czy podjęcie jakiejś decyzji, to jest rozpoczęcie jakiegoś etapu. I dla mnie porozumienie bez przemocy jest rozpoczęciem takiego właśnie etapu. I tę drogę, którą macie, obok są pokazane kroki w porozumieniu bez przemocy, obserwacje uczucia, potrzeby i prośby, a obok to, co najczęściej nam towarzyszy, czyli oceny myśli, strategii i żądania. Nie chcę, żeby to brzmiało naukowo i bardzo potrzebuję, żebyśmy przeanalizowali sobie te etapy, za chwilę coś Wam zaproponuję. Jeśli macie przestrzeń i możliwości, to gorąco zachęcam, żeby trochę przepracować to na własnej skórze. I pierwsza rzecz, o którą Was poproszę, to mam do Was taką prośbę, zaraz chwileczkę się tutaj ogarnę, okej. Okay. Propozycje dla Was, pomyślcie o jakimś konflikcie, którego doświadczyliście. Taki, nie musi to być konflikt, który kilka lat trwa, ale jakiś taki konflikt, może to być różnica zdań, może to być nieporozumienie, ale wiecie, tak zakuło, zabolało, gdzieś tam ścisnęło w żołądku, okej? Okay? Pomyślcie o takim konflikcie, jakiejś przykrej sytuacji. A ktoś zachował się w sposób, który po prostu tobie się nie spodobał. No nie tak miało być. I on się tak zachowała. I teraz jak pomyślicie sobie o tej sytuacji, to poproszę Was, możecie to zapisać, możecie sobie też pomyśleć, to już jak Wam jest wygodniej, jak Wam jest lepiej i jakie macie możliwości. Co jej, jemu powiesz? Gdybyś mogła tak szczerze tej osobie powiedzieć, to co byś powiedział? Można to napisać. Ważne, żeby to było szczerze, absolutnie szczerze. To troszkę wymaga takiego namysłu i ja też mam takie poczucie, że tutaj w pewnym tempie mówię, więc zawsze będzie okazja też, żeby do tego powrócić. Dobrze? Jeśli będziecie mieli taką potrzebę, żebyśmy tu nie robili wyścigu. Czyli mamy konflikt, o którym pomyśleliście, o tym... Ta osoba zrobiła coś, co nam się nie spodobało. Jest to dla nas absolutnie nieakceptowalne. I chcemy jej powiedzieć szczerze. Co jej, jemu powiesz? I teraz uwaga, pytanie. Czy to, co powiesz, chcesz powiedzieć tej osobie, czy może ona odebrać to jako krytykę albo obwinianie? Czy to, co powiesz... Czy zapisałeś, czy chcesz zapisać, tak? Czy chcesz sobie to w głowie ułożyć, to czy ta osoba odbierze to jako obwinianie albo jako krytykę? Bo jeśli w Twoim przekazie brzmi krytyka i obwinianie, to mamy pozamiatane. Nie wejdzie we współpracę. Jeżeli ktoś ze mną rozmawia i mi obwinia i krytykuje, dziękuję. Ja rezygnuję. I Rosenberg mówi... Patrzymy na obserwację. Napisz dokładnie to, co ta osoba zrobiła. Czyli myśląc o tym konflikcie, pomyśl dokładnie, co ona zrobiła. Bo w momencie, kiedy pojawia się krytyka albo obwinianie, ty ją, jego po prostu oceniłeś. I to jest to rozróżnienie. Rosenberg mówi, obserwuj. A my oceniamy. Obserwuj. Czysto. Czyli opisz dokładnie, jak to było. Załóżmy, że jestem z kimś w konflikcie i powiedziałam do tej osoby radośnie, no wiesz, jesteś nietolerancyjna, ograniczona, nieustępliwa, w ogóle taka leniwa, czy tam leniwy, nadałam jej eleganckie etykiety. Ta osoba kompletnie się nie dowiedziała, co nie tak się dzieje, co nie tak w moim odczuciu zrobiła. Jak ją to do mnie nastawi? To tak jak mówiłam, w momencie, kiedy ja słyszę jakąś krytykę albo obwinianie, też mi to nie pasuje. Generalnie zrobiliśmy o sobie diagnozę, brawo, tak? Jeśli tak coś, do czegoś takiego doszliśmy, daliśmy jej ocenę i nic. Dlatego tak ważne jest, jeszcze raz, konflikt i dokładnie co ta osoba zrobiła. Obserwujemy, nie oceniamy. Jeśli osoba dowiedziała się, że jest nietolerancyjna, to zrozumiała, że coś jest z nią nie tak. No to nikt się nie cieszy, jeżeli słyszy, że coś jest z nim nie tak. Bez względu na to, jak w naszym odczuciu byłoby to prawdziwe.
I to jest to pierwsze rozróżnienie. Potem Rosenberg mówi, a Marshall mówi, w drugim mamy uczucia. I teraz znów pomyślcie sobie o tym konflikcie, co ta osoba zrobiła. I teraz jak się czujesz po tym, co ona zrobiła? Jakie są w tobie uczucia? Ja tu troszkę podpowiem, potem dalej na slajdach pojawi się w ogóle taka pula uczuć. Będzie trochę, będzie możliwość odniesienia. Jeśli czuję po tym, co ona zrobiła, smutek, irytację, frustrację, a może czuję takie rozdrażnienie w ogóle, a w ogóle to jest taką wściekłość, że tam to czuję. A może jestem, poczułam, tak pomyślałam, że poczułam, że mnie zlekceważyła, że mnie sprowokowała w ogóle, że mnie pominęła. No to teraz uwaga, co tu mamy? Te pierwsze uczucia, poczułam się sfrustrowana, poczułam się spięta, jestem pełna obaw, to są uczucia w myśl porozumienia bez przemocy. A to, że ja pomyślałam, że poczułam się sprowokowana, poniżona, ignorowana i zlekceważona, to nie są uczucia, to moja głowa to przerobiła. I teraz zobaczcie, jak często w kontaktach jest tak, że my przekładamy to w ten sposób. Okej, tak mi powiedziałeś, lekceważysz mnie, czuję się zlekceważona. Nie, może jest mi przykro, a może jestem wściekła. To jest drugie rozróżnienie. Trzeci krok, o którym mówi Marshall, to są potrzeby. I jaka twoja potrzeba była niezaspokojona, skoro pojawiły się takie niekomfortowe uczucia? Tak? W konflikcie raczej pojawiają się niekomfortowe, czyli owe rozdrażnienie, jakieś takie spięcie wewnętrzne, jakieś obawy, wątpliwości. Jaka potrzeba twoja była niezaspokojona? I teraz znów tutaj, przechodząc kolejno, mamy konflikt, jak ten konflikt wygląda, co zaobserwowaliśmy, jakie wzbudził nas uczucia i teraz jakie nasze potrzeby. Zobaczcie, cały czas pracujemy na sobie. To nie inni nas wkurzają. To nie tak jest do końca, mówi porozumienie bez przemocy. Zajrzyj do siebie. Jeśli coś takiego się zadziewa, że coś cię wkurza, inni nie odpowiada za twoje uczucia. Zajrzyj do siebie, to mówi porozumienie bez przemocy. I teraz, jeżeli już mamy pomysł na to, jaka nasza potrzeba nie została zaspokojona, może potrzeba wpływu, może potrzeba wzbogacenia naszego życia, może potrzeba bycia wziętym pod uwagę, bo ktoś zdecydował za nas i nie wziął pod uwagę naszego zdania. Po prostu ta potrzeba nie została zaspokojona. Stąd taka, a nie inna nasza reakcja, jeśli chodzi o uczucia. To teraz co dalej? Jeżeli, tak teraz myślę, bo nie wiem, czy jeszcze dać, potrzebujecie troszkę czasu, ale może już przejdę. Jeżeli w tej potrzebie, czyli zastanawianiu się, jaka potrzeba twoja została niezaspokojona, pomyśleliście o tym, co ta osoba powinna zrobić, jeżeli myśląc o swoich potrzebach pomyśleliście, powinna przyjść do mnie i mnie przeprosić, powinna zrobić to, to jest strategia. Czyli macie sposób, jak to ma być rozwiązane. A porozumienie bez przemocy mówi, konflikty między ludźmi dochodzą na poziomie strategii, bo potrzeby wszystkich są takie same, są równe, są tak samo ważne. Bardzo ogólne też. Strategia zawsze dotyczy jakiegoś konkretu. Przyjdziesz, przeprosisz mnie, zrobisz to, nie wiem, napiszesz, posprzątasz pokój swój. To są te konkrety. I teraz pojawia się czwarte rozróżnienie, czyli prośba i żądanie. Mamy prawo w momencie, kiedy czujemy, że nasza potrzeba jest niezaspokojona, poprosić. Tylko różnica pomiędzy prośbą i żądaniem jest taka, że jeżeli kogoś proszę, to liczę się z tym, że powie nie i się nie ofukam, bo on ma prawo powiedzieć nie. I możecie to sobie sprawdzić. Jeżeli o coś prosicie, osoba mówi wam nie, a wy macie spięcie, to nie była to prośba, tylko było żądanie. I jeszcze bardzo często potem pojawia się jakieś poczucie winy, które możemy komuś zafundować, albo poczucie wstydu. Sprawa dość skomplikowana, dlatego jeszcze raz, obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby. W prośbach prosisz o to,
co chcesz, aby ta osoba zrobiła. Czyli ja nie mogę powiedzieć, no wiesz, jesteś taka nietolerancyjna, to może będziesz bardziej tolerancyjna. Osoba nie wie. Prośba to jest taki łącznik pomiędzy mną a tą drugą osobą, że i moja potrzeba zostanie zaspokojona i tej drugiej osoby. Jeżeli ja powiem do dziecka posprzątaj pokój, a jeżeli powiem włóż zabawki do pudełka, zmienia. Prośba jest bardzo konkretna, ale liczymy się z tym, że ktoś powie nie. No i tu jest chyba największa trudność. To liczenie się właśnie z odmową. Czyli jeszcze raz, taki długi wstęp, dlatego że za chwilkę przejdziemy już do skupienia się mocniej na migracji, ale pomyślcie o tym, jak bardzo często w stosunku do innych osób pojawiają się oceny, osądy, pojawiają się te uczucia rzekome, czyli to wszystko wplotujemy w nasze myśli, strategie, chcemy tak, a nie inaczej, żądania, ma się zachować tak, a nie inaczej. To nie jest otwierające, to nas nie otwiera. Chwila pauzy. I zostawiłam tutaj dwa cytaty, mocno mnie uderzające, jeden mi bliski, Epiktet, tak, etyka, pierwszy na drugi wiek, no i Rosenberg, czasy nam bliskie, to co powiesz może zmienić świat, jasne, może się zaangażować w akcje charytatywne i to jest piękne, możesz działać w projektach i to również jest piękne, ale masz też poczucie, możesz mieć poczucie wpływu, poprzez to, w jaki sposób kontaktujesz się z innymi ludźmi, w tym sklepie, w którym spotykasz inne osoby, w miejscu pracy, w szkole. I to, co powiedział Epiktet, co nas wyprowadza z równowagi. Nie fakty, ale to, w jaki sposób my na nie patrzymy. I teraz chciałabym Was zaprosić do przejścia takiego procesu, no pewnego procesu, zaproponować pewną zmianę i pierwszym krokiem tej zmiany to jest empatia. Znamy różne definicje empatia, tutaj chciałam jakby przybliżyć, czym jest empatia w zrozumieniu bez przemocy, bo to empatia, może tak, o tak trochę przewrotnie powiem, jeżeli kogoś słuchamy, rozmawiamy z kimś, no i mu doradzamy, analizujemy, diagnozujemy, wypytujemy, zmieniamy temat albo mówimy, wiesz, ja to mam jeszcze gorzej, ale co mnie spotkało za nieszczęście, a w ogóle to coś tam, kiedy pouczamy, kiedy włączy nam się cynizm albo ironia, to nie jest empatia w duchu porozumienia bez przemocy. Wyobraźcie sobie, doradzanie komuś nie jest empatią w rozumieniu porozumienia bez przemocy. Marshall mówi o tym, że empatia to jest taki rodzaj rozmowy, w której ja pozwalam mojemu rozmówcy usłyszeć siebie samego. Ja go nie zajmuję tej przestrzeni. Bardzo trudne. Dlatego powiedziałam sama o sobie, że jestem na początku tej drogi, wiecie, tak drepczę, trochę kroków przejdzie. W jednej sytuacji się uda, w drugiej wracają stare nawyki. Ale w momencie, kiedy się z kimś kontaktujemy empatycznie, a ja wiem, teraz może zostanę uznana za osobę egzaltowaną i słusznie, ale wiecie, dzieją się cuda, naprawdę, naprawdę. To jest coś nieprawdopodobnego, dajemy komuś przestrzeń, nie oceniamy, nie osądzamy, nie wtykamy tych swoich mądrych wtrętów, tak? Nie powołujemy się na własne doświadczenie, bo jeżeli osoba chce o czymś z nami rozmawiać, to ona chce o czymś nam powiedzieć. Zobaczcie, jakiej trzeba uważności i takiej wrażliwości w rozmowie z osobami właśnie w tym doświadczeniu migracyjnym. Powiedzenie jakoś tam będzie okej, jest chyba najgorszym słowem, jakie taka osoba może usłyszeć, naprawdę. Pozwolić się wypowiedzieć, zobaczyć, żeby ona usłyszała własne uczucia, za tymi uczuciami znajdziemy potrzeby i wtedy realnie możemy pomóc. Okej, edukacja globalna, bo skoro edukacja globalna pomaga zrozumieć świat, taki od nas otaczający, tak, a migracje jakby w tę naszą edukację globalną wchodzą, to ja właśnie, tak jak już wcześniej Wam mówiłam na wstępie, pomyślałam sobie, żeby to wszystko ze sobą ożenić i połączyć. I
jestem zafascynowana tym i uważam, że zmienia to mnie jako osobę i powoduje taką realną zmianę, dlatego że edukacja globalna mówi nam o kształtowaniu pewnych postaw. Tu możecie sobie ze slajdu na nie popatrzeć, wyczytać, tak? I teraz zobaczcie to, co wcześniej czytałam, ten cytat, który mówił Marshall. Skoro to, co powiem, może zmienić świat, no to ja mam wpływ. Ja po prostu mam wpływ. To wiecie, nie chodzi taki, że tam nieprawdopodobny, ale zmiana się zaczyna gdzieś w tym moim środowisku. Ja mam wpływ, mogę mieć ten wpływ. I teraz mega mnie urzekła taka myśl, która się w mojej głowie pojawiła, mianowicie właśnie w duchu tego, co mówi Rosenberg, że poznając perspektywę mieszkańców globalnego południa, ja tak naprawdę mogę odczuć i zrozumieć, że wszyscy mamy takie same potrzeby, takie same, one są równe. I teraz zobaczcie, jak to się dzieje, które z tych potrzeb są niezaspokojone. Trochę mnie to takim smutkiem napawa, wiecie, jak tak sobie myślę. Tak się zastanawiam, gdyby potrzeby każdej osoby były zaspokojone, to czy by na świecie nie było konfliktów? Czy to w ogóle jest możliwe? Może tak. Może warto w tych naszych środowiskach lokalnych popróbować. I teraz chciałabym Was zaprosić do wyjścia, do otworzenia tych niebieskich drzwi, słuchajcie. Dlatego, że my często tkwimy w naszych takich troszkę wyobrażeniach, w przekonaniach, w ocenach i osądach. A obserwacja, o której Wam mówiłam, kiedy prosiłam, żebyście zaobserwowali na przykładzie tego eksperymentu podejścia do swojego, do konfliktu, który gdzieś tam może doświadczyliście, to taka obserwacja jest mega, mega otwierająca. Pozwala mi zobaczyć coś w taki sposób czysty, tak? Widzę. Nie oceniam i od razu nie osądzam, tak? Zapraszam Was do tego, żebyście wspólnie ze mną te drzwi otworzyli. A nie jest to łatwe, dlatego że to jest takie trochę wyjście ze strefy komfortu. Umieściłam tutaj obserwacja, widzę i słyszę, przekazy medialne, filmy, doświadczenia migracyjne, indywidualne historie. To wszystko jest istotne w kontekście naszej obserwacji. O przekazach medialnych jeszcze za chwileczkę powiem, ale tutaj zwróćcie uwagę na to, że jak popatrzymy na przekazy medialne, może mogą to być media społecznościowe, jakiekolwiek inne, to też można taki eksperyment sobie zrobić, które z tych przekazów są neutralne, które mają wydźwięk negatywny dotyczący migracji, które mają pozytywny, które są takie rzetelne i pokazują różne punkty widzenia, które zastraszają. Zobaczcie, jak bardzo też środki masowego przekazu mogą kształtować nasze przekonania, mogą na nie wpływać. Dlatego tak ważne są te indywidualne historie, porozmawiać z człowiekiem. I to, co powiedział Einstein, nie ma rzeczywistości samej sobie, są tylko obrazy widziane właśnie z różnych perspektyw. Nasze oceny i osądy to jest nasza perspektywa. Ktoś obok nas będzie miał inną ocenę i osąd. Ktoś jeszcze inną. Dlatego tak ważne jest, żeby wyjść od obserwacji, nie od ocen i osądów, które gdzieś nam się w głowie włączają. I teraz popatrzcie, bardzo takie wzruszające dla mnie zdjęcie, bardzo ciepłe w swoim przekazie. I tak się, wiecie, myśląc o tym spotkaniu z Wami, zastanawiałam się, jaki jest powód, że ludzie migrują, jakie są tam potrzeby. I znalazłam dwie. Dwie takie, które mnie bardzo mocno poruszyły. Pierwsza to jest ochrona życia. To jest bardzo ważna potrzeba. Potrzebuję chronić swoje życie. I druga bardzo ważna potrzeba, ja potrzebuję wzbogacać swoje życie.
z jednej strony wzbogacać, a z drugiej je chronić. Zobaczcie, jakie kluczowe i jakie takie podstawowe potrzeby. Jak one będą realizowane, to w dużej mierze też zależy od tego, jak my, jaki my kontakt, jaką my relację nawiązujemy z tymi, którzy do nas przybywają. Czy dajemy im możliwość wzbogacania życia, na przykład. Okej. Przed nami coś, co nas, myślę, mocno usztywnia. Popatrzcie na te przekonania i zastanówcie się, które wam jest bliższe, ok? Popatrzcie sobie, poczytajcie i tak sobie pomyślcie, które jest mi bliższe. Albo z którymi się po prostu spotykasz, słyszysz je. Świat jest niebezpieczny. Świat jest bezpieczny i jest w nim miejsce dla każdego. To są nasze przekonania. Zobaczcie, jak wiele to zmienia, jeżeli we mnie jest przekonanie, że świat jest niebezpieczny. Ja tego nie oceniam. Okay? Świat jest niebezpieczny. Więc w kontaktach z innymi bardzo mocno to przekonanie we mnie będzie rezonować. Ono będzie wpływać na moje działania. A jeżeli jest we mnie przekonanie, świat jest bezpieczny i jest w nim miejsce dla każdego, to zobaczcie, jak to zmienia moje działania. Bardzo często do tego dochodzą jeszcze to, co tu mamy wypisane, różne etykiety. Czyli w tych przekonaniach naszych jeszcze dokładamy etykiety, czyli takie określenia w stosunku do innych osób. Mamy pewne uprzedzenia, gdzieś ukryte stereotypy powielane. Więc te przekonania, one bardzo często są mocno z nami zżyte, takie wiecie, mocno uwewnętrznione. Jeżeli na przykład będę mieć przekonanie, że przybywający migranci stwarzają, będę miała takie nastawienie negatywne i będę uważała, że migracja to zjawisko niepożądane i niebezpieczne, to zobaczcie, jak to będzie wpływało na moje działania. No i teraz ktoś może zapytać, no okej, dobrze, ale ja nie chcę zmieniać swoich przekonań. I tak też może być. A ktoś powie, nie, no okej, no chciałabym jednak te przekonania zmienić, zweryfikować. Pamiętajcie, że nasze przekonania są bardzo często kreowane w bardzo taki sposób, bym powiedziała, łagodny, aczkolwiek opresyjny, przez komunikaty, z którymi się spotykamy, przez to, co oglądamy, czego słuchamy. Jeżeli o migracji czytamy artykuły mówiące w kontekście ekonomicznym, tak, migranci, migrantki, siła robocza i tak dalej, to też my gdzieś tam wewnętrznie sobie wtedy myślimy, okej, no to będzie jakiś tam przyczynek ekonomiczny. Czyli przekonania. Ja tutaj podałam tylko niektóre. Warto, żebyście poszukali w sobie, jakie są was przekonania dotyczące migracji, migrantów i migrantek. Co tam się dzieje? Opinia publiczna to jest suma przekonań tych osób, które tę opinię publiczną, tę opinię społeczną tworzą. I tak jak wcześniej mówiłam, a negatywne nastawienie, nie, absolutnie pozytywne, ok. Jest jeszcze grupa niezdecydowanych, którzy wiecie, czego poszukują? Informacji. I tu jest rola, taka trochę misyjna, szaleństwo, ale tu jest rola szkoły, różnych instytucji, fundacji, tak, żeby dostarczyć ludziom informacji. Nieskażonych jakimiś przekonaniami osób, które je piszą. To może być błędne koło. Żeby dostarczyć ludziom informacji, żeby ich przekonać. Oczywiście jeszcze będzie też grupa ludzi, którzy, wiecie, asekuracyjnie w nic nie wchodzą. No i okej, tak? Oni być może potrzebują czasu. Czyli zobaczcie, że to, jakie mam przekonania, będzie wpływało na moje działania i na moją postawę. Warto, mówiąc nieelegancko, troszkę tam podłubać i sobie poszukać, co się za tym kryje.
opinia publiczna, jeszcze tylko tak w kontekście tej opinii powiem, jest bardzo rozmienna. Ona jest taka, wiecie, troszeczkę przypomina lustro wody. Wrzucę kamień, zatrzęsie się, bo jakieś wydarzenie się pojawiło, wow, coś się dzieje. Też można zaobserwować, czy nasze przekonania zmieniają się pod wpływem wydarzeń, czy one wynikają z jakichś wartości, którym jesteśmy wierni. Taka trochę praca na sobie. W ogóle porozumienie bez przemocy jest taką pracą na sobie. Przed nami, słuchajcie, są uczucia i teraz bym poprosiła, żebyście sobie popatrzyli, bo w tej chwili jest ich więcej, jakie uczucia budzą we mnie migranci i migracje. Poszukajcie sobie. Ja tak w formie ty mówię, ale dziękuję za wyrozumiałość, nie widzę tu na czacie żadnych, nie wolno, ale po prostu ta forma jest dla mnie taka bardzo bezpośrednia i dziękuję za waszą tutaj tolerancję dla takiego sposobu kontaktu z wami. Dzięki. Okay? Jakie uczucia budzą we mnie migranci i migracje? Co czuję, co czujemy? I słuchajcie, tego nikt nie sprawdzi, po prostu bądźmy szczerzy. Mamy prawo mieć niekomfortowe uczucia, naprawdę. Szczerość to podstawa, taka ze sobą. Mhm. Doroto, czy ty chcesz, żeby ludzie na czacie napisali na przykład ze dwa uczucia, każdy? Jeśli jest taka gotowość, to super. To będę ogromnie wdzięczna. Ja bardzo zachęcam, jeśli... bo trochę też wtedy się tworzy taka właśnie bardziej, że tak powiem, wspólna rozmowa o tym, a też to też jest taka rzecz, o którą warto zawsze pytać uczennice i uczniów, prawda? To co choćby taki zestawienie różnych rzeczy. Ja pamiętam, jak kilka lat temu po raz pierwszy prowadziłam zajęcia dotyczące migracji, jak wiele było emocji i słuchajcie, nie bardzo wiedziałam, jak te emocje uczniów, a chciałam je okiełznać, gdzieś tam przystopować. No tak, ale wtedy jeszcze nie miałam świadomości porozumienia bez przemocy, więc mam nadzieję, że dużej krzywdy nie zrobiłam, ale to tak jest, gdzieś tam chcę to ułagodzić, wypogodzić, nie o to chodzi, chodzi o to, żeby się wypowiedzieli, więc jeśli jest u was taka gotowość do napisania, to będę ogromnie wdzięczna. Ja pracuję w tej chwili w klasie przygotowawczej, około 20 dzieci jest, taki w wieku 6-7 klasa i powiem szczerze, że uczucie, jak poszłam na pierwszą lekcję, to zaraz wam wybiorę, jakież ja tu miałam uczucie, spięta, no byłam totalnie spięta. Historia, co ja mam powiedzieć, jaką relację nawiązać, uśmiechać się, słuchajcie, przygotowałam sobie lekcję, wersja polska, wersja ukraińska, wygooglowałam, ola Boga, co tam się działo. I w pewnym momencie, to już na kolejnej lekcji, słuchajcie, tak stoję pod jakiś nowy ekran, nowa tablica, bo no, nowa sala przygotowana dla dzieci. Słuchajcie, i nie bardzo wiem, gdzie kliknąć, nie? Jakiś dotyk, ale co tablica, to jakoś inaczej. I jedna z dziewczyn zaobserwowała mnie i tak podchodzi i mówi do mnie po ukraińsku, że mi pomoże. No to ja taki banan na buzi, no okej, super, fajnie. Więc mi pomogła, ja słuchajcie, tak entuzjastycznie ją uściskałam. Chwila nie minęła, cały czas trwa lekcja, chwila nie minęła, dziecko podchodzi, daje ciasteczka. Takie, słuchajcie, takie szczere i takie ludzkie, ale dla mnie było to niesamowite, że ona zobaczyła moje spięcie, ona zobaczyła moje takie zdenerwowanie, wiecie, chciałam tu, wow, chciałam, żeby lekcja fajnie wypadła, zapomniałam zadbać o relacje, a to jest kluczowe, zadbać o relacje po prostu. Także... Ona zadbała. Ona zadbała, tak, ona zdecydowanie zadbała, także wdzięczna jestem ogromnie. Tak, Doroto, mówiłaś, że masz kłopot z czytaniem na czacie, to ja ci przeczytam. Magdalena, czuję zaciekawienie i zaniepokojenie. Beata, wzruszona, poruszona, pełna obaw, wrażliwa. I jeszcze ja się przyznałam, zatroskana, poruszona, dumna z tego, co robimy, ale bezradna zarazem, bo po prostu nie wiem, co dalej. I to, co mnie uświadomiło to ćwiczenie, to, że naprawdę to jest kłębek różnych uczuć, a nie tylko jedno, tak? Tak, dokładnie tak. I teraz super, bardzo dziękuję. Jeśli gdzieś tam też macie chęć napisania, ale w tej chwili jeszcze nie jesteście gotowi, o tutaj. Grzegorz.
Nieco spięty, często bezradny, ale z pewnością też życzliwy. Dziękujemy bardzo, Grzegorzu. Gdy będziecie mieć jeszcze potrzebę, to oczywiście te uczucia, ja tutaj niektóre tylko wypisałam, Marshalla Rosenberga, takiej listy uczuć można znaleźć w internecie, można z dziećmi popracować, z uczniami, uczennicami. Jest to mega otwierające i też buduje taką atmosferę otwartości, tak? Bo naprawdę jesteśmy, tak jak Alicjo mówisz, no taką kłębkiem różnych uczuć. I to jest naturalne. I to, co wcześniej mówiłam, że za takie dwie dla mnie główne potrzeby migracji, na które jakoś tak odkryłam i mnie poruszyły, to jest ta migracja, żeby wzbogacać swoje życie. Jakoś ją gdzieś tutaj plasuję jako tą migrację dobrowolną, tak? Czyli wyjeżdżam, są to podróże. Pamiętajcie, tylko o migracji mówimy tak, jeżeli osoba tam co najmniej rok przebywa, a przebywa poza granicą w danym miejscu. I jeżeli wyjeżdżam do rodziny, wyjeżdżam ze względu na studia, na realizację jakichś swoich planów życiowych, tak? Chcę wzbogacać swoje życie, chcę poznawać i ta wymuszona, kiedy ze względu na jakieś konflikty, które są w miejscu, w którym mieszkam, te konflikty sprawiają, że ja ochroniąc życie swoje, swoich bliskich, potrzebuję po prostu zmienić miejsce. O zewnętrznej to mówimy wtedy, kiedy właśnie opuszczamy kraj, wewnętrznej, kiedy w obrębie wędrujemy swojego kraju. I teraz to, co jest istotne, bo po uczuciach przechodzimy do potrzeb, jak przypomnimy sobie te cztery schodki i tutaj znów Marshall Rosenberg ze swoim cytatem, że jeśli ja zrozumiem, jakie potrzeby kryją się za twoimi uczuciami, a ty zrozumiesz, jakie moje potrzeby kryją się za moimi i pozwolimy się w duchu takim empatycznym usłyszeć wzajemnie, to zbudujemy relacje. To zbudujemy relacje. Tylko to nie jest tak hop i już. Nie, nie, nie. To wymaga ogromnej cierpliwości. To takie trudne, kiedy chcemy tu i teraz, tak? Chcemy wyniku. To nie. Tutaj będzie to wymagało od nas cierpliwości. I teraz popatrzcie na potrzeby. Też tylko niektóre się tutaj znalazły z tej listy, które Porozumienie bez Przemocy proponuje. I pomyślcie teraz, jak wypisywaliście te swoje potrzeby, te swoje, przepraszam, uczucia, to jakie potrzeby są zaspokojone, a jakie nie. Która z tych potrzeb jest niezaspokojona albo jest zaspokojona? Ja popatrzę na spiętość, tak? Bo pamiętacie, mówiłam o tym, że czułam się spięta. Miałam potrzebę akceptacji. Ona tam jest w środku. Tak bardzo chciałam, żeby mnie zaakceptowali. Chociaż ni chucha ja po ukraińsku nie mówię, a oni po polsku. I na pierwszej lekcji, jak się z nimi spotkałam, to również też poprosiłam o to, żeby narysowali mi to, co im się kojarzy z historią. No i rysowali różne rzeczy, a bardzo mnie ujęło to, jak były flagi, polska i ukraińska, a między nimi serduszko czerwone. Oni tego nie zrobili, żeby mi się przypodobać, po prostu tak czuli. A ja potrzebowałam akceptacji i ta dziewczynka mi to dała. Dzieci mają trochę inną wrażliwość niż dorośli, którzy już mocno tkwią w osądach i w przekonaniach pewnie. Okej. Czyli jak mamy te potrzeby zrealizowane, te uczucia, komfortowe albo mniej komfortowe, to za tym kryją się jakieś potrzeby. Dlatego tutaj bardzo ważną, taką też mocno otwierającą dla mnie wiadomością był storytelling. Posłuchaj, co mam do powiedzenia, czyli indywidualna historia tej osoby, z którą się spotykam. Nie równanie wszystkich, wiecie, pod jedną kreseczkę, nie robienie jakichś norm, że wszyscy migranci, migrantki i tak dalej. Każdy jest indywidualny. I dopiero ta rozmowa, taka szczera i otwarta, daje taką możliwość. Przytoczę wam taki przykład, on będzie taki bardzo ogólny, ale powiem szczerze, gdy go przeczytałam, to też mnie bardzo mocno poruszył.
Wracając do marszala właśnie Rosenberga, marszal pracował w jednym z ośrodków dla uchodźców, jako miał tam prowadzić takie mediacje, no i tłumacz, który go tam przedstawiał, powiedział, że jest ze Stanów Zjednoczonych. No i jedna z osób powiedziała: morderca. No i marszal mówi: pozamiatane. No teraz co zrobię? Nazwał mnie mordercą. No wiecie, co się w człowieku wtedy budzi. I powiedział, że miał takie różne myśli w głowie i między innymi pojawiły się takie myśli: nie masz prawa tak do mnie mówić, no za kogo się w ogóle uważasz? A z drugiej strony poczucie winy, no kurczę, może jednak coś jest, że ten człowiek tak mówi. I tutaj marszał mówi, istotne jest słuchanie człowieka z empatią, czyli nie wiecie, zbijanie argumentu, tylko danie takiej przestrzeni, żeby się on otworzył i dalej mówił. Dlatego, że to, co ten człowiek powiedział, było wywołane czymś, co jest w nim, a nie co jest we mnie, tylko czymś, co jest w nim, może jakimś jego doświadczeniem. I potem słuchajcie, co się okazało. Marszał mówił, że wcześniej, gdy szedł przez ten obóz uchodźców, zobaczył kilka takich pustych granatów gazowych, na których było napisane wyprodukowano w USA. A wcześniej te granaty gdzieś tam zrzucono. No i on już wiedział, dlaczego tak ten człowiek powiedział. I wiele czasu poświęcił na rozmowę z tą osobą. Potem byli w bardzo dobrej, bliskiej relacji. Ale co by było, gdyby od razu, wiecie, po usłyszeniu słowa morderca... Więc jakiej też trzeba takiej uważności na to, kto z nami rozmawia. Mogę zadać Ci pytanie, przepraszam, jedno konkretne pytanie, właściwie dwa. Trudne, od razu mówię, trudne. Pierwsze pytanie jest takie, no bo wiem, że jakaś część nauczycieli, nauczycielek, w których klasach są uczniowie pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego, miało sytuacje, w których no trochę ta strategia Rosenberga by się przydała, ale nie zawsze jest, jak masz klasę przed sobą i takie coś pada, to co wtedy? I to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie od razu zadam, jak mówisz o tym storytellingu, jak to zrobić, żeby na przykład w klasie przygotowawczej, w oddziale przygotowawczym, w którym pracujesz, żeby żeby ludzie z tej klasy mogli się dzielić swoimi historiami też z uczniami polskimi, którzy nie znają ukraińskiego. Czy masz jakąś na to metodę? Bo ja słyszałam o jednej, ale to była po prostu taka metoda, że ta dziewczynka opowiadała, no, dlaczego uciekła i co się działo w Kijowie, w jej dzielnicy, a potem chłopiec, który już był wcześniej w tej szkole i trochę zna polski, tłumaczył. I to było jakieś bardzo mocne i takie wiążące doświadczenie dla wszystkich. Ale może są jakieś inne pomysły. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, myślę, że tworząc takie klasy, o których właśnie wymieniłaś te osoby, to... Bo to, co prowadził teraz tutaj marszał, w przytoczonym przeze mnie przykładzie, to były mediacje. No właśnie. Czyli należałoby, i to jest proces, to się nie dzieje tu i teraz, a zostawianie tej sprawy też niczemu nie służy, bo może pogłębić tylko konflikt, który jest. Tak sobie myślę, że w momencie, kiedy wiem, że mam takie osoby w klasie, to wcześniej, nawet jak są już takie sytuacje, to poświęcam czas na to, żeby porozmawiać z nimi, ale tak, żeby dać to, co mówiłam, dać szansę usłyszenia swoich potrzeb, a też sprawdzenie, jakie tam są przekonania, jakie są osądy, jakie są oceny, bo dalej można, czyli po prostu dla mnie rozmowa. I to nie taka, że ona się po jednym dniu skończy, czy po jednej godzinie. Nie wiem, jak się skończy. Uważam, że jest to proces. Ja bym stawiała na rozmowę. Pod kierunkiem osoby, która by tym koordynowała, tak, żeby też nie było to samopas. W tym drugim przypadku, jeżeli chodzi o u nas w mojej szkole w Ożarowie o klasy przygotowawcze, to te klasy przygotowawcze są w zupełnie oddzielnych budynku, no bo tak, że tak powiem, miejsce w szkole pozwoliło,
a za to mamy też od września dzieci, które przybywały z Ukrainy. Na przykład dziś miałam lekcję w takiej klasie ósmej, gdzie mamy 7 osób z Ukrainy, ale które jeszcze zdążyły przybyć przed konfliktem. I te dzieci kapitalnie ze sobą funkcjonują, robią razem i to co mówiłaś, jeżeli ktoś czegoś nie wie, to ktoś mu pomaga, bo dłużej już był i to tłumaczy. Mnie absolutnie ujęło, jak chłopiec, który był od września, już próbuje mówić po polsku i nawet czyta podręcznik od historii o Mamma Mia i widać w nim taką chęć i gotowość, a to, co wspomniałaś o tej dziewczynce i o tych jej opowieściach, ja myślę, że nie każdy ma taką odwagę w sobie i gotowość, żeby stanąć przed grupą i mówić. Ja mam, słuchajcie, dzieci, które siedzą w kapturach, które się do nikogo nie odzywają i myślę, że takim dobrym, może w tej chwili to mi przychodzi do głowy, jest to, żeby może spisały, tak, te swoje wspomnienia i powstanie taka przepiękna, nie wiem, kronika, nie wiem jak to nazwać, ale taki storytelling spisany, bo nie każdy będzie miał gotowość do mówienia po tym, jakie mam doświadczenia pracując z dziećmi. Okej? Okay? Tak? Dobra, dziękuję. To kontynuując, słuchajcie, w ogóle świetnie, Alicjo, że właśnie o to zapytałaś, bo mamy slajd, prośba czy żądanie. Ogromna prośba, możemy razem różne rzeczy robić i nigdy nie wątpić w to, że jako mała grupa to nie damy rady, więc tutaj ten cytat też taki jest mocno motywujący. Projekty czy uczniowskie, możemy działać w środowisku. I teraz tak, no ktoś mi powie, no dobrze, mówisz, co tam robić i w ogóle, no ale co mamy konkretnie? Nie wiem, trzeba usiąść z grupą, podpytać jakie mają pomysły, bo każda grupa wygeneruje inną pulę pomysłów. Tak? To nie my jesteśmy odpowiedzialni za pomysł. Pamiętacie, w projektach to nie my wymyślamy projekty, to oni wymyślają. My dajemy możliwość, dajemy przestrzeń i dzieciaki wymyślą. Nie zdarzyło mi się, żeby czegoś nie wymyślili. Nie ma takiej opcji. A danie im tej przestrzeni będzie, wiecie, takim działaniem na te potrzeby, które są w nich. Tak, będą działać w kontekście tego, czego też sami potrzebują, dostrzegając też potrzeby innych. I to, co wcześniej mówiłam, że też jest ta rola, wiecie, informacyjna tego naszego działania, tak? Jest gro opinii publicznej, która nie wie, pozytyw czy negatyw ta migracja, no ona jest okej, czy jest nie okej? No to dajmy im informację, pokażmy, jak dajmy się poprowadzić dzieciom. Ja naprawdę w to wierzę, jestem daleka od nawiedzenia, naprawdę, tak uważam. Okej, okay. I teraz, bo tutaj się troszkę rozgadałam, więc przyspieszając, słuchajcie, przepiękny slajd, który bardzo mocno mnie porusza, bo gdyby właśnie ograniczyć, gdyby na świecie żyło 100 ludzi, to wśród nich byłoby, także zachęcam potem, żebyśmy do tej prezentacji powrócili, tylko zobaczcie, ile tu jest niezaspokojonych potrzeb. Bardzo dużo takich podstawowych, byśmy powiedzieli, biorąc nawet z piramidy Maslowa, bardzo dużo. Pozwolę się przepiąć już i słuchajcie, coś co ja zrobiłam i co bardzo lubię robić, takie eksperymenty, to jest to, że poprosiłam dzieci swego czasu, żeby mi klas ósmych, żeby mi zbudowali, jak oni widzą świat w 2030 roku. Oczywiście tych zdjęć powstało bardzo dużo, to tylko niektóre. A potem zadałam pytanie, jak już tak pobudowali, ubawili się setnie, bo jak to w ósmej klasie z klockami Lego się bawić, i zapytałam, czy mają wpływ na to, co tu zbudowali. Czy mają realny wpływ na to, czy oni mogą coś zmienić, że ten świat będzie tak wyglądał, czy inaczej. No i tutaj jest takie a. Bo mam takie przekonanie, że my często mówimy o zmianach, ale gdzieś to jest to poza nami, tak? Że właściwie coś się może zadziać, ale jaki ten mój wpływ jest, no on jest taki bardzo ograniczony, co ja mogę? A tu okazuje się, że mogę. I zobaczcie znów genialny umysł Einsteina. Świat, jaki stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia. I bez zmiany myślenia go nie zmienimy.
A Rosenberg powiedział tak, jeśli zmienisz ten swój sposób myślenia, no to świat może się zmienić. Dlatego moja fascynacja porozumieniem bez przemocy, które na chwilę obecną zyskuje ogromnie na wartości w tych relacjach sąsiedzkich, tych relacjach szkolnych, biznesowych, pracowych, jakichkolwiek, jakbyśmy nie patrzyli. Dlatego zachęcam do tego, byśmy byli uważni. Tu nic nie trzeba. Nie trzeba się spinać, po prostu być uważnym na to, co jest wokół nas. Wiecie, z takim nie tyle otwartym umysłem, bo tam sobie mieszkają przekonania, ale z takim otwartym sercem. Ono jest duże i dużo pomieści. Z takim otwartym sercem. I myślę, że ilustracja tego dziecka jest mocno przekonująca. Tutaj jeszcze tak gwoli, słuchajcie, pewnych informacji, jest podstawa programowa, w której się oparłam i też linki. Zachęcam do korzystania. Przepiękna, przebogata baza materiałów. Naprawdę. Wyrzuciłam tylko niektóre, ale poprzez odnośniki będziecie dalej drążyć, dalej zgłębiać. Bardzo bogata. Bardzo wiele możemy się z tego nauczyć, dowiedzieć. No właśnie, dziękuję za uwagę. Ale tak naprawdę, słuchajcie, jestem ogromnie wdzięczna, że tu dzisiaj ze mną byliście i że miałam okazję do tego, żeby wam to powiedzieć, co jest dla mnie bardzo ważne. A to porozumienie bez przemocy, słuchajcie, jest dla mnie bardzo ważne. Aż się wzruszyłam. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Doroto. Ja myślę, że to jest taki dobry przykład tego, jak człowiek, jak nauczyciel, nauczycielka całe życie się uczy i całe życie może zmieniać podejście, tak, do uczniów, do problemów, do migracji. I że no bardzo mi się podoba to takie twoje wykorzystanie tej koncepcji Marshalla Rosenberga do mówienia o migracjach i wydaje mi się, że tu jest bardzo dużo jeszcze fajnych takich kawałków do drążenia dalej, to znaczy na przykład jest ileś takich informacji, które do nas właśnie spływają z mediów i ja pamiętam, że był taki moment, kiedy jakaś duża część osób pracujących z uchodźcami prosiła, żeby nie używać określenia fala uchodźców. I ja się bardzo pilnuję teraz, żeby nie mówić o fali uchodźców, ponieważ to jest jakby taka no, pokazanie, że to jest jakieś coś, co nas może zalać, że to jest jakaś rzecz, nad która jakaś jak katastrofa wygląda trochę naturalna, prawda? I to ja zakończę takim zdaniem, które usłyszałam parę dni temu od profesora Macieja Duszczyka. To jest taki wybitny specjalista od jakby migracji. W tej chwili zresztą opracowuje duży raport o tym, co właściwie jakie strategie państwo i samorządy lokalne i my wszyscy powinniśmy przyjąć wobec migrantów, wobec uchodźców z Ukrainy, ale też w ogóle wobec migracji na przyszłość. I on powiedział, mówi coś takiego, no że oczywiście to jest trudne i że wspaniale, że się jakby udaje nam taki ludzki, empatyczny kawałek swój pokazywać, że to nie, że wcale nie jest tak, że to było oczywiste, że tak się zachowamy i jako społeczeństwo, jako indywidualne osoby, jako organizacje, jako samorządy i jako państwo. Mam wrażenie, że wszyscy tutaj zdali egzamin. I on mówi coś takiego, słuchajcie, pomyślcie o tym, co ci Ukraińcy i Ukrainki stąd wywożą, jak inne będzie ich życie i ich stosunek do Polski i do Polaków, jak oni wrócą po tym doświadczeniu dobrym do siebie, do kraju. I to jest taka rzecz, która no, jest takim po prostu kapitałem społecznym, właśnie międzynarodowym, który w tej chwili wspólnie budujemy. A po drugie mówi, a jak zostaną, to jest gigantyczny też kapitał ludzki,
mnóstwo bardzo zdolnych, i pewnie to widzicie, bardzo zdolnych ludzi, bardzo dobrze wykształconych i chętnych do tego, żeby coś dalej robić, tylko w tej chwili zawieszonych w takim trudnej sytuacji. Więc on mówi tak, niezależnie od tego, czy oni wrócą, czy zostaną, życzymy im, żeby mogli wrócić. To jest coś, co buduje naszą taką wspólną przyszłość, bo nie ulega wątpliwości, że Ukraina jest i będzie jednym z naszych najważniejszych takich europejskich, chcę mocno to powiedzieć, europejskich partnerów. Także bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego wieczoru, odpoczynku. Już naprawdę dzisiaj tyle się napracowaliście, że możecie się, że tak powiem, oddać, jak to było? Obserwacjom, uczuciom, myśleniu o potrzebach i co na końcu? Prośby. I ewentualnie... Prośby. Tak, ewentualnie... Prośba do siebie, odpoczywam. Tak, i prośby do siebie odpoczywam. Bardzo dziękuję i Tobie teraz. Dziękuję bardzo. Który jest w cieniu wprawdzie, ale to organizował i wszystkim. Do widzenia.